Do tej pory mówiliśmy głównie o lampach przy okazji samodzielnie wykonywanych podzespołów. Pokazywaliśmy gotowe odbiorniki, natomiast teraz opowiemy trochę o podzespołach biernych, które były może trochę traktowane po macoszemu. Który według Ciebie z tych podzespołów jest najtrudniej wykonać samodzielnie? Paradoksalnie rezystor. I to rezystor, nie rezystor żarzenia, czyli reostat. Tylko wysokoomowy. Tylko wysokoomowy. W takim razie od niego zaczniemy. W jaki sposób go wykonujemy? Możemy najprościej po prostu wziąć płytkę ceramiczną z alundum, czyli z tlenku glinu. I na tą płytkę ceramiczną nanieść ścieżkę oporową z grafitu. Czyli mówiąc krótko, narysować jakimś tam właśnie na przykład ołówkiem. Natomiast same końce tego rezystora jest dobrze pometalizować i tam się po prostu dolutować. A to nie jest takie proste, ponieważ do grafitu się normalnie nie dolutujemy. Tu jest pewna tajemnica, o której Państwu powiemy, jak to wykonać. No i dlatego stosujemy tutaj taką sól srebra zwaną węglanem srebra. Taki węglan srebra można sporządzić samodzielnie poprzez wytrącenie osadu węglanu z azotanu srebra, traktując ten roztwór roztworem węglanu sodu, czyli sody, ale nie sody oczyszczonej, chociaż z sodą oczyszczoną też ten numer wyjdzie, tylko po prostu sody. I wtedy wytrąca się węglan srebra w postaci nierozpuszczalnego, takiego żółtawego osadu, dosyć szybko ciemniejącego zresztą na świetle. Ten osad trzeba sobie tam przemyć i w postaci takiej papki można go nałożyć na końce tego właśnie opornika. No i kiedy taką płytkę zaczniemy grzać i końce w delikatnym płomieniu palnika, nastąpi wydzielenie srebra metalicznego, do którego to srebra będzie się już można przylutować. A jednocześnie to srebro wykazuje też dobrą adhezję do podłoża tego alundowego. Jak można określić oporność tego opornika? No jak już się ma te końcówki metalowe, to po prostu przyłożyć omamierz i zobaczyć, ile jest. Dobra, mamy za dużo albo za mało. Jak mamy za dużo, no to możemy po prostu tą płytkę grzać. Wtedy część grafitu się wypali, zamieni się w dwutlenek węgla i warstwa się stanie cieńsza. No i tym samym oporność wzrośnie. Jak mamy za dużą oporność, to dorysujemy, żeby była grubsza. Tak. No dobrze, mamy taki opornik już z zalutowanymi końcówkami. Trzeba go jakoś zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi. No to tutaj można zastosować stary trik, taki jaki był stosowany w kondensatorach. Czyli po prostu bierzemy rurkę szklaną, wkładamy opornik do środka i końce zasmołowujemy. Najprostsza metoda. Wspomniałeś o kondensatorze, no to drugi z tych podzespołów, czyli kondensator stały. I tutaj trudniejsze będą większe pojemności. Czyli mówimy o zwijkowym w tym przypadku. Mówimy o zwijkowym. No to tutaj można sobie tak poradzić, stosując współczesne już materiały. Bierzemy na przykład taką folię od dokumentów, taką koszulkę na dokumenty. Tniemy sobie to na stosowne paski i przyklejamy folię miedzianą z obu stron tej folii. Folia w zasadzie musi być podwójna, czyli najlepiej jest uciąć pasek z tego załamania. I wtedy mamy, że po zwinięciu nie będą się te okładziny zwierały. No jeszcze trzeba sobie do tej folii przylutować przewody. No i po zwinięciu mamy właśnie kondensator. Ta folia zrobiona albo z polietylenu, albo polipropylenu ma dosyć dobre właściwości dielektryczne. Tak więc wychodzi kondensator o dosyć dobrych parametrach, o dosyć dużym napięciu przebicia. A jakie tam pojemności wychodzą? No, można spokojnie uzyskać kilka nanofaradów, jak grubsza zwijka to i kilkadziesiąt. I w pewnych drobnych zakresach, w pewnym drobnym zakresie można również korygować pojemność. Tak, no bo możemy albo poprzez ściśnięcie tych zwojów, albo przez dobór odpowiedniej długości tej folii miedzianej i tej folii dielektrycznej. Zwijamy, wkładamy do rurki. Mierzymy. Smołujemy. Smołujemy. I piszemy pomysł. Jeszcze karteczkę ewentualnie. Można napisać na maszynie do pisania. Można odręcznie. I mamy kondensator. Zostaje jeszcze jeden rodzaj kondensatora o dużo mniejszej pojemności, który również się wykonuje samemu, aczkolwiek inaczej. Mam tu na myśli kondensator mikowy. Tak, i kondensator mikowy najprościej jest zrobić z
płytek mikowych, sobie trzeba wziąć płatek miki. Mika ma tę ciekawą właściwość, że daje się upaść na cienkie blaszki, czyli nawet jeżeli weźmiemy grubą mikę, to możemy ją rozwarstwić na blaszki odpowiednio cienkie. Stała dielektryczna miki jest między 4 a 5 w zależności od gatunku tej miki. W zasadzie są dostępne dwa gatunki, muskowit i flogopit. Trochę się tam różnią właściwościami, ale ta stała dielektryczna jest rzędu 4 do 5. Tak więc tniemy sobie na takie prostokątne płytki. Osobno tniemy sobie blaszki. Mogą być na przykład z jakiejś cienkiej stali nierdzewnej, mogą być też ewentualnie miedziane. No i albo sobie dogrzewamy druty do tych blaszek, albo sobie dolutowujemy. No i składając odpowiedni stos takich płytek i odpowiednio ściskając, uzyskujemy kondensator właśnie taki stały. 200-300 cm. Tak, 500 nawet. Na opartego można spokojnie też i 1000 uzyskać, czyli taki kondensator na przykład blokujący transformatora głośnikowego, czy wyjście słuchawek w takim wzmacniaczu. Wysokoomowych, tak. Tak. Z powodzeniem. Te kondensatory mikowe mają bardzo dobre właściwości dla zakresu wielkiej częstotliwości. To jest właśnie ta charakterystyczna cecha miki. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w starych polskich odbiornikach, gdzie były takie kondensatory stosowane, one są takie charakterystyczne, bowiem obudowa jest nitowana i to są takie brązowe, bakelitowe płytki. Te kondensatory niestety z reguły nie wytrzymują próby czasu, bowiem właśnie z uwagi na to nitowanie styk z metalem jest niepewny i z czasem one albo tracą pojemność, albo trzeszczą niemiłosiernie właśnie z uwagi na to, że ten styk jest niepewny i tak, jest to trudne do znalezienia nieraz jako uszkodzenie. Do tego dochodzi jeszcze taka własność kondensatorów mikowych, że ich pojemność również da się regulować przez ściskanie lub rozluźnianie tego kondensatora za pomocą tam spinek. Były nawet w niektórych takich prostszych opracowaniach dla radioamatorów z tamtych dawnych lat takie opisy wykonywania kondensatorów zmiennych z użyciem właśnie tych płytek mikowych i blaszek i właśnie przez odpowiednie takie ściskanie można było regulować, ale no myślę, że można tutaj zastosować trochę lepszy typ kondensatora zmiennego do takich celów. I też o tym powiemy. Wspomniałeś o kondensatorze zmiennym. Możemy powiedzieć o dwóch typach. Tak, jeden taki powietrzny. Z płytkami, w których jedna płytka wchodzi między dwie. Tak, i się obraca. Tak? Najprościej jest to zrobić po prostu poprzez wytłoczenie, wycięcie odpowiednich krążków mosiężnych. Najczęściej, tak. I potem trzeba to na pół sobie jeszcze przeciąć, na przykład na gilotynce. No i potem, cóż, potem wiercimy, montujemy na ośce, montujemy też na stosownej podstawie z tworzywa sztucznego. Dystanse sobie robimy na tokarce na przykład. Można użyć także nakrętek. Można użyć nakrętek albo podkładek. A drugi typ jest jeszcze ciekawszy, bo jest rzadszy, bo te pierwsze, o których wspomnieliśmy, czyli kondensatory powietrzne płytkowe, są używane do dziś w odbiornikach radiowych o klasycznej konstrukcji. Jako kondensatory powietrzne one służą do strojenia obwodów wejściowych i heterodyny. Tak, ale trzeba jeszcze powiedzieć, że w takich typowych odbiornikach radiowych ten kształt płytek jest taki specyficzny, dlatego że zależy nam na tym, żeby wraz z kątem obrotu mieć na przykład liniową skalę częstotliwości albo liniową skalę długości fali ewentualnie i wobec tego no, te płytki nie mogą być w takim układzie. One nie będą półokręgiem. Nie mogą być tutaj półokręgiem, tylko muszą mieć albo nerkowy kształt, albo jeszcze tam inny, no tak, żeby tę zależność uzyskać, bo wiemy, że częstotliwość obwodu rezonansowego jest proporcjonalna do 1 dzielone przez pierwiastek z iloczyną indukcyjność razy pojemność, tak, czyli de facto jeden przez pierwiastek z pojemność tutaj, jeżeli rozpatrujemy. Tak, dlatego jest taki dziwny kształt. Tak. A ten drugi przykład kondensatora to jest kondensator zwijany, tylko tym razem zwijany o zmiennej pojemności. Tak, czyli po prostu ta sama zasada, co przy kondensatorze zwijkowym stałym, tyle tylko, że oba końce folii w dosyć specyficzny sposób są zamontowane
na takim dosyć prostym mechanizmie szpulkowym i poprzez nawijanie tych dwóch okładzin uzyskujemy zmianę pojemności. I ten kondensator ma taką zaletę, że jest wieloobrotowy, w związku z czym jest precyzyjny, ale jest niestety niepowtarzalny, czyli jeśli rozwiniemy i zwiniemy ponownie, no to już ta pojemność wypadnie nam w troszkę innym miejscu. Tak więc tego typu kondensator jest dobry do regulacji reakcji, bo możemy sobie tą reakcję naprawdę wyregulować tak jak należy. Natomiast no, nie będzie zbyt dobry do zastosowania tutaj do strojenia w wodzie rezonansowym, chociaż gdyby to był jakiś prosty odbiornik kryształkowy, no to też czemu nie? I o ile wiem, to w naszym bratnim kraju, ale mówię tutaj nie o Związku Radzieckim, tylko tak, o Niemieckiej Republice Demokratycznej, były takie zestawy dla dzielnej młodzieży, żeby sobie właśnie takie odbiorniki tam mogli zrobić i tego typu kondensatory były tam stosowane. Został nam jeszcze jeden rodzaj elementu biernego, czyli... potencjometr drutowy. Tak. I ten chyba będzie najprostszy z tych wszystkich. Najprostszy, chociaż tak naprawdę jest trochę z tym roboty, bo jest to taka robota tutaj w dużej mierze tokarska. Trzeba sobie najpierw wytoczyć korpus tego potencjometru lub wykonać go ewentualnie z masy ceramicznej, no ale to jest już dużo więcej pracy. Dużo więcej pracy, trzeba mieć piec. Tak więc jeżeli robimy to z tworzywa sztucznego, no to toczymy sobie odpowiedni korpus, wiercimy, gwintujemy, toczymy sobie też odpowiednie te wszystkie ośki odpowiednio nawiercone. No i cóż, no trzeba mieć drut oporowy o stosownej rezystywności, tam w ohmach na metr. Do tego trzeba mieć jeszcze takie cienkie paski z bakelitu, na którym nawiniemy ten drut. Ślizgacz można wziąć po prostu ze styku przekaźnika. No, bo to ma jakieś podobnej blaszki fosforowej. Tak, bo to musi być fosforobrązowa blaszka, żeby mieć odpowiedni styk i odpowiednią elastyczność tego. Z przekaźnika jest o tyle fajny, że na końcu jest zazwyczaj taka jakby kuleczka srebrna, czy raczej może nit. I ten nit zapewnia odpowiedni styk z drutem oporowym.